Zima to czas nie tylko wzmożonej aktywności fizycznej dla miłośników nart czy snowboardu oraz ciężki okres dla kierowców. Ujemne temperatury, z którymi musimy się mierzyć podczas tej pory roku są śmiertelnie niebezpieczne dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności. Jak co roku w sytuacji, kiedy spadają temperatury, kiedy na dworze jest mróz, śnieg, kiedy warunki atmosferyczne są niekorzystne, e, pamiętamy o tych, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej. To nie tylko osoby bezdomne, e, osoby pod wpływem alkoholu, ale także osoby samotne. Starsze, nieporadne życiowo. Apelujemy też do naszych mieszkańców, żeby oni również zwracali uwagę, jeżeli zauważą kogoś, czy to na ławce przystankowej, na przykład, czy w okolicy sklepów, które siedzą bądź przysypiają, które mogą być narażone na wychłodzenie, żeby reagowały, żeby dzwoniły na numer alarmowy 112, a w sytuacji, która wymaga pomocy, ale takiej nietychmiastowej, żeby powiadamiały, czy to pomoc społeczną, czy też inne. Instytucje uprawnione do tego typu pomocy. Jeżeli chodzi o działania policjantów, to my na każdej służbie, czy to w dzień, czy w nocy sprawdzamy miejsca, gdzie w puławach mogą znajdować się bezdomni. Sprawdzamy, czy tym osobom niczego nie potrzeba. Kierujemy je do placówek, które świadczą pomoc, zapewniają schronienie, zapewniają ciepły posiłek, odzież, czy też inną pomoc. Współpracujemy w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze Strażą Miejską w Puławach oraz z innymi instytucjami niosącymi i pomoc. To, co zauważyliśmy w ostatnich latach, to to, że nasze społeczeństwo jest bardziej wrażliwe na potrzeby osób, które są narażone czy to na wychłodzenie, czy potrzebujące pomocy. Niemal nie ma tygodnia, żebyśmy nie otrzymywali takich zgłoszeń, że ktoś znajduje się w stanie zagrażającym jego życiu, że ktoś może być narażony na wychłodzenie, że na przykład na przystanku znajduje się osoba, która tej pomocy wymaga. To nie zawsze muszą być osoby, które są pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy o tym, że mogą być. To osoby, które chorują, które zasłabły, które ze względów zdrowotnych nie są w stanie same o siebie w tym momencie zadbać. Reagujmy, dzwońmy na numer 112, a jeżeli sytuacja nie wymaga natychmiastowej reakcji, to nanoszmy również zgłoszenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Służby apelują o zwracanie uwagi na wszelkie symptomy, mogące świadczyć o zagrożeniu zdrowia i życia dla takich osób.